Dzień dobry, nazywam się Łukasz Modelski. Napisałem książkę Dzieje się je, czyli Mała historia kuchni. Opowiada o dziejach kuchni przede wszystkim europejskiej, ale nie tylko. Od starożytności do przyszłości. W tej książce, kiedy mówimy o renesansie, o wieku XVI, opowiadamy o malarzu, który nazywał się Arcimboldo. On miał taką przypadłość, że malował twarze poskładane z warzyw, ze zbóż, z owoców. Twarze, które wyglądały mniej więcej tak. Pomysł na dziś jest taki, że my spróbujemy odtworzyć taką twarz Arcimbolda. Poukładamy je razem z Wasylem i z Jankiem, a właściwie to Wasyl i Janek je poukładają. Mamy dużo warzyw, mamy bakłażany, mamy cukinie, mamy papryki, mamy cebulę, mamy pomidory. To wszystko brzmi jak bardzo dobre składniki do ratatouille. Więc jak już ułożymy te twarze, to następnie zrobimy z nich bardzo prosty ratatouille. To znaczy chłopcy zrobią, ja będę pomagał. Jednym słowem, zaczynamy. Chodzi o to, żeby to były twarze z warzyw. Nie musicie wykorzystać wszystkich warzyw. Pamiętajcie o bazylii. Bazylia się dobrze nadaje do włosów na przykład. Łatwiej by wam było, gdybyście zorientowali to wszystko wokół nosa. Nos z bakłażana jest centralnym punktem, jest bardzo wygodny. I zróbcie potem wokół tego nosa może po prostu coś, co? Fajnie. Dobra, czyli to są oczy, a to są poliki? Tak, to są poliki. Wiesz, jeżeli, bo same listki to nie, lepiej gałązki, co? Bo jeżeli byś chciał zrobić z tego włosy na przykład. Wszystko skończone, no to teraz każdy musi opowiedzieć, co zrobił. Wasyl, zaczynaj. Ja zrobię zwykłego szczura. Szczura. Okej, czyli to jest szczur widziany od przodu. Tak. Janek. Ja zrobiłem ludzką twarz. Aha. Twarz człowieka z wielkim nosem. I jest z policzkami, które widać w sposób. Dobra, wspaniale. Słuchajcie, no to teraz musimy zrobić z tych waszych świetnych twarzy i pyszczków potrawę, która jest prosta. Każdy da radę ją zrobić. Trzeba po prostu dużo kroić, więc będziemy dużo kroić. Jeżeli chcesz, to nie, dla potrawy, którą robimy, nie ma to wielkiego znaczenia, no ale dobrze, mogą być, możesz to pokroić na kosteczki. Zdejmujemy łupiny, byle jak, to nie będzie, ta cebula nie będzie musiała wyglądać, ona będzie tylko musiała smakować. I myślę, że tak w piórka po prostu, co? Dobra? Ja też nie będę jej kroił w kostkę. Nie będę jej kroił w drobną kosteczkę. Zrobię dokładnie tak jak ty. A my wracamy do kuchni. Powinniśmy zacząć od cebuli, bo najpierw będziemy to smażyć, a potem wrzucać do garnka, żeby się dusiło. A potem paprykę. Tak, dlatego że papryka dosyć długo się robi. Słuchajcie, jeżeli chodzi o paprykę, ja tam będę smażył i wrzucał to na patelnię. A wy będziecie kroili. Trzeba wyjąć to ze środka, tak? Więc warto ją przekroić na pół, ciach. Wyjmujemy ciach. I te białe też dobrze jest wyjąć. Ta oliwa powinna być w ogóle gorąca, żeby nam te warzywa nie nasiąkały olejem, tylko żeby się na nim smażyły. Dobra, wystukaj pestki z tego, jeżeli tam są jakieś. Dobrze. Kroimy w takie paski, nie w kostkę, tylko w paski. Ważne, żeby od miękkiej strony, dobra? Czyli wiemy już, że mamy oliwę, która się grzeje do bardzo wysokiej temperatury.
Potem możemy tę temperaturę trochę zmniejszyć, jeżeli będzie potrzeba, ale na początek rozgrzewamy, tak żeby wrzucić tam cebulę, żeby ona nie nasiąkała, tylko żeby się smażyła. I zobaczcie, żeby sprawdzić, czy oliwa ma właściwą temperaturę, możemy tam wrzucić taki mały skrawek czegoś. Tak, żeby nie wrzucać tam całego warzywa. Bez sensu, tylko sprawdzamy, czy, patrzcie tutaj, uwaga, czy to będzie skwierczało. Skwierczy, prawda? No. Nawet trochę za bardzo. Słuchajcie, biorę waszą cebulę, dobra? Mogę już? Tak? Tak. Dobra. Teraz będziemy kroić cukinię. Dlatego cukinia najpierw, że co jest twardsze, bakłażan czy cukinia, jak wam się wydaje? Bakłażan. Jest twardszy niż cukinia? Cukinia. Każdy swoją paprykę bierze i tutaj ładuje. Może nam się podsmaży, a jak się nie podsmaży, to się chociaż poddusi. Dobra. Dobra, papryka niech się tutaj nam smaży. Zaraz przerzucimy ją do gara, żeby zrobić miejsce cukiniom. Z cukiniami, słuchajcie, jest tak. Bierzemy nóż, łapiemy cukinię i robimy taką budkę z palców. Tak? Jednym słowem przekładamy nóż pod palcami i ciągniemy wzdłuż. Dacie radę? To teraz, słuchajcie, musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Będziemy robić to samo z bakłażanem, więc ta wiedza wam się bardzo przyda. Teraz naprawdę trudna sprawa. Uwaga, koncentracja. To jeszcze raz tniemy po tym stożku taki. Ciach, ciach. Bardzo dobrze. Wasyl, sobie radzisz? Dobrze. Odciągniesz nóż. Nie, wiesz, nie musisz go naciskać, tylko ciągnąć. Wystarczy. Kładziemy na boku naszą ćwiartkę i wycinamy tak na górze samej te nasionka. Tam, gdzie są małe, to w ogóle nie musimy tego robić, ale tam, gdzie są takie duże, to już byłoby dobrze je wyciąć. Ostatnie zamieszanie tutaj naszej papryki, która się podsmażyła dosyć dzielnie, z cebulwą i od góry, ciach. I potem suniemy tym nożem, nie naciskamy, nie miażdżymy tego, tylko kroimy. Ciach. Takie posuwiste ruchy. Bardzo dobrze. Papryka jest uduszona, znaczy właściwie podsmażona. Będziemy ją teraz dusili. Do czego będzie nam potrzebny garnek? Przerzucam w tej chwili nasze papryki i nasze cebule. Przykrywamy, ponieważ to się ma udusić, a nie usmażyć. I na tym oliwowo paprykowym sosie, który już zaczyna pyrkać. O tak, będziemy smażyć cukinię. Dawajcie cukinię, wrzucamy. Ciach. Nie podnośmy. Zmniejszamy teraz ogień pod cukinią, żeby nam się nie spaliła. Musimy ją lekko podsmażyć i wrzucić potem do gara, żeby się dusił. Dawaj, dawaj, wrzucaj. Tak, bardzo dobrze. Zobaczcie, jak jej się mało zrobiło, widzicie? Zielona cukinia zaraz idzie do gara. A przed nami jeszcze smażenie żółtej. Bakłażany. No i później już tylko dodatki, pomidory, przyprawy. Bazylia. Czas na drugą turę. Jeszcze odrobinę oleju. Można już wrzucać żółtą cukinię. Hop. Wszystko zdejmujemy i wrzucamy do miski. Dobrze, cukinia się podsmaża. Czas na bakłażany. Mamy 3 bakłażany. Nie będziemy ich zalewać niczym, nie będziemy ich solić, nie będziemy wyciągać z nich soku. Przy takich bakłażanach to jest chyba niepotrzebne, zwłaszcza przy tej potrawie. I teraz tak, uwaga, bierzemy noże, trzymamy bakłażany mocno oparte o deskę, tak? I robimy tak samo jak z cukinią. Odcinamy górę,
i z drugiej strony samą końcówkę. Dobra? Hop. Hop. I ciach, i ciach. Zrobimy dokładnie to samo, co z cukinią. Mieszamy cukinię. Jeszcze trochę ją podsmażymy. Ona puszcza tyle soku, młode warzywo, ona puszcza tyle soku, że się właściwie dusi. Wycinamy te ziarna całkiem. Dobra. Nie. Dobrze, ja przerzucam naszą cukinię już do garnka. Do garnka dusiciela. Teraz na tej patelni nie powinno być soku puszczonego przez cukinię wody. Ona powinna być w miarę sucha i bardzo dobrze rozgrzana. Dlaczego? Dlatego, że bakłażan to jest takie warzywo, które działa jak gąbka. On wypija całą oliwę natychmiast z patelni. To jest warzywo, które zachowuje się w ten podejrzany sposób. Więc musimy mieć bardzo dobrze rozgrzaną oliwę, żeby nie było mowy o wsiąkaniu, tylko o szybkim smażeniu. Dobrze. Wrzucamy. Ciach. Szybko. O, widzicie? Już nie ma oliwy po prostu. Nic. Nic. Jedna porcja wszystko wchłonęła. Mamy dwa garnki, bośmy przelali sobie, przełożyli sobie z jednego garnka do drugiego połowę warzyw. Bakłażan tutaj nam dochodzi. No i teraz słuchajcie. Moglibyśmy, kiedy wrzucimy bakłażana do warzyw, zrobić czosnkowo-pomidorową substancję, taki sos, którym byśmy mogli zakończyć ten warzywny etap, sałatka, ten warzywny proces, a potem zostaje nam już tylko doprawianie i czekanie, aż się udusi do końca. Tego czekania nie zostało dużo, to się dusi bardzo szybko, to są młode warzywa. Bakłażan sobie tutaj jeszcze się smaży i rozpada, a my bierzemy się za pomidory. Słuchajcie, mamy dwa ząbki czosnku. Czosnek ma z jednej strony wąs, a z drugiej taki korzonek, tak? Bierzemy go, kładziemy na boku, hip też patrz, obcinamy ten korzonek, obcinamy z drugiej strony wąs, dobra, i trochę go zgniatamy. Ręką albo nożem, zależy kto, ale tak trochę, trochę tylko. Tak, i ze zgniecionego ząbka czosnku bardzo łatwo usuwa się skórkę. Wrzucam bakłażany. Już im jest dość na patelni. Przykrywamy, duszenie trwa, a my rozprawiamy się z drugim ząbkiem czosnku. I musimy je tak pokroić w nie bardzo drobną kostkę, no tak, żeby tak trochę nam się pokroiły. I zaraz będziemy rwać bazylię, wrzucać przyprawy, chwilę czekać i sprawdzać, czy nam wyszło. Z tych pomidorów my zrobimy sos, więc one muszą być tak pokrojone, żeby ten sos zrobił się w miarę szybko. One nie muszą być ładnie pokrojone. Ważne, żeby były pokrojone w miarę drobno. Oszczędzać palce, tak? I kroimy pomidory. Proszę, ciach, ciach. Okej, rozgrzewamy patelnię. Solidnie. Wlewamy tam oliwę, olej. Oliwa lepsza by była. Musimy to dobrze bardzo rozgrzać. Czekamy, aż się rozgrzeje olej. Zaczniemy od czosnku. Czosnek ma to do siebie, że się bardzo szybko pali, więc zrobimy go szybciutko, a potem natychmiast wrzucimy tam pomidory, które sprawią, że nasz czosnek dostanie wody i się ugasi. O, tak. Dobra, jest gorące. Słuchajcie, wrzucamy czosnek teraz. Szybko czosnek. Ciach. Ciach. Łapiemy czosnek.
I szybciutko, szybciutko. Nie, nie, czosnek. Dawaj, Wasyl. Tak. On lekko się zezłoci. O, jaki zapach wspaniały. I wrzucamy, słuchajcie, wrzucamy wszystkie pomidory razem z sokiem. Trzeba uratować czosnek. On nie może się spalić. Sos nam się tutaj robi. Robi się, można powiedzieć, że się zrobił. Tutaj nam się wspaniale to wszystko udusiło. Nie będziemy już tego przykrywać. Przemieszamy. I uwaga, nasz sos, ciach. Tu i tu. Czosnek, pomidory. Ostatnia oliwa. Mieszamy. I zostawiamy, słuchajcie, teraz, żeby odparowało. Tej bazylii, słuchajcie, będzie dużo. To jest nasze jedyne świeże zioło. Będą zaraz inne przyprawy. Można tutaj wrzucić tymianek oczywiście. Można wrzucić rozmaryn chyba, przede wszystkim nawet. Na razie odrywamy łodyżki. W każdym z tych liści przerwanym jest więcej zapachu niż w nieprzerwanym. I wsypujemy to tutaj, rozsypując po garnku. Wasyl też drugi. Dobra. Świetnie. Teraz przyprawy, słuchajcie. Tam jest półka z przyprawami. Możecie pójść i wybrać. Co byście tam wrzucili? Może nam pasować do tego na pewno trochę papryk i płatki chili, dobra? Papryka słodka. Słodka. Dobrze. Słuchajcie, no to tak. Proponuję, żeby... Papryka ostra. Dobrze. Dobra? Połowę do jednego, połowę do drugiego. O, to pieprzyć zaraz będziecie na końcu, dobra. I do drugiego też. Wkładamy słodką paprykę. Dobra. I do drugiego, wyrzucaj. Dobra, połowę tego, co masz tutaj do tego i drugą połowę do tego, dobra? I słuchaj, i teraz tak, z tymiankiem jest tak, że bierzemy palce i go jeszcze tak, wiesz, zgniatamy tutaj, żeby zrobić z tego proszek. Połowę tutaj, połowę tutaj. Dobrze, to Wasyl do tamtego, tylko traf do garnka tym razem. Dobrze. I kręcisz. Śmiało, mocno. Czas na próbę teraz. Na ostrość moim zdaniem już jest dobrze. Mało słone. Mało słone, też mi się tak wydaje. Sól jest, słuchajcie, taką przyprawą, która oddaje, podbija smaki, nawet te, które są bardzo słabe. Jak się mocno osoli, to odczuwalność tych innych smaków jest znacznie lepsza. Myślę, że sól możemy schować, pieprz możemy schować. Słuchajcie, to danie jest właściwie gotowe. Jedna miseczka do spróbowania. Nie będziemy nakładać, słuchajcie, tutaj tego płynu. Wspaniale by ten ratatouille łamane przez leczo pasował z kuskusem na przykład, ewentualnie z sypko ugotowanym ryżem, ale też z bagietką albo ze świeżym chlebem. To wszystko bardzo dobrze by nam pasowało. Albo z ryżem. Dobrze. Odsączone. Gdybyście mieli na przykład owczy ser, albo fetę, starta feta lub starty solan, czyli owczy ser w drobną taką posypkę z ratatujem, czy też z leczo, wspaniale razem się łączą. Kto chce próbować? Strasznie ostre. Kto chciał wrzucać płatki chili? Janek, Wasyl zrobili właśnie ratatouille lub też leczo z wiosennych, letnich warzyw. Sami pokroili, sami usmażyli, ugotowali i doprawili. Nauka z tego jest taka, żeby uważać z przyprawami i jeść to z
chlebem, kuskusem, ryżem, czymś, co tę ostrość zredukuje. Dzieje się je, czyli mała historia kuchni. To, co przed momentem ugotowaliśmy, to ludzkie i szczurze twarze i mordki wzorowane na Archimboldzie, czyli XVI-wiecznym malarzu, który układał portrety z warzyw. O portretach z warzyw, o kulinarnych odkryciach i kulinarnych zwyczajach, o dziwnych daniach, o ptakach, które wylatują z żołądków dzików, o niezwykłych zwyczajach kulinarnych Wikingów. Przeczytacie w książce Dzieje się je, mała historia kuchni. Bardzo was do tego zachęcam.